Ahoj! Witam was wszystkich. Ja jestem Mateusz SSJ8, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Inuyasha The Secret of the Cursed Mask. I znowu głośność mam źle ustawioną. Sekundę, zaraz wracam. Dobra, już jestem z powrotem. I zastanawiacie się pewnie, dlaczego jest tu plik czwarty zaznaczony, a nie piąty, na którym przecież zapisałem ostatnim razem. Otóż... Otóż mam dla was dobrą wiadomość na początek. Uratowałem wszystkich 30 ludzi. I mała rada odnośnie zamku. Jeśli przechodzicie ratujecie ludzi, to nie pomijajcie krzyża z dwóch materacy, gdyż na nim jest jeden z tych 30 ludzi, których trzeba uratować. I sprawdźcie też te pokoje dokładnie. Niektórzy ludzie są ukryci poza ekranem, poza zasięgiem ekranu. Bądź co bądź, oto góra Ho-u-och. No i oczywiście walka, którą możemy ominąć. Z tymi zwierzchami jednak trzeba uważać. Właśnie dlatego. I jeśli będą jacyś nowi przeciwnicy tutaj, to będę zostawiał tę walkę. A jak nie, to wytnę. I nie wiem, czy tych przeciwników już widzieliśmy. Akurat, jeśli wybierzemy normalną technikę, możemy sprawdzić. Szlachetny salamander, Okubi Dnioju i Wilk Hamen. Noble Salamander jest zapewne za twardy, żeby Shiho sobie z nim poradził. A wolę nie sprawdzać, jaki jest, jaki on ma atak. Bo czy walczyć? I nie! Po tej niewygrywalnej walce z Nanaku energia na mnie wraca. Żebyś był zregenerować, musimy iść do gorącego źródła w wiosce Rindo. Swoją drogą. Pamiętajcie, że jeśli przegracie, jeśli wasza postać wpadnie w którejś walce, straci całą zebraną do tej pory energię. I trzeba będzie ją zbierać od nowa. Jak widzicie, ten Hamen przetrzymał atak Kurugiego. I wydaje mi się, że jest on bardzo słaby na bomby, Shiho. Bądź co bądź. Już wygraliśmy tę walkę. Co ty myślisz? Rozumiesz naszą siłę? I
I zdobywamy kolejne punkty. Teraz idziemy na górę. Ten świecący punkcik niech mnie nie kusi lepiej. Niby powinienem tu piec, ale... Akurat właśnie po to szedłem, żeby ominąć tę walkę. I tu mamy Kaiszucho, więc... tę walkę wytnę. Podziwię po co. Witajcie z powrotem. I jak widzieliście, to Shippo zakończył tę walkę. I ten tekst już słyszeliśmy dzisiaj. Dobra, nie bawię się w unikanie. Remedię Sagę i... Teraz zobaczymy. Kamień błogosławieństwa. Niestety dalej iść nie możemy. Pozostaje wrócić i obrać boczną ścieżkę. Dokładnie mieliśmy tylko walkę, w którą akurat musiałem wpaść jak zwykle. Cięcie! Witajcie z powrotem po tej walce. Tym razem to Inuyasha zakończył. Może za 10 lat będziecie mieli szansę pokonać mnie. Akurat nie mam tyle czasu, bo kiedyś w końcu muszę zakończyć ten let's play. I tu mamy skrzyżowanie. Wygląda na to, że ta góra to istny labirynt. I oto... Czy to jest chata, gdzie mnisi ćwiczą? Co za śmietnik. Monks don't need luxury. Mnisi nie potrzebują luksusu. Tylko dachu, by chronić się przed deszczem. Też możemy tu zostać, jeśli musimy odpocząć. Zgadza się. Czego tu szukacie? Idziemy. Ten klif. What? We don't have much time. Nie mamy tyle czasu. I feel something strange. Czuję coś dziwnego. Really? I don't Naprawdę? See anything strange. Nic dziwnego nie widzę. It looks normal, but something is strange. Nie, ale coś There's a faint wind coming from the cliff. Ten wiatr nadchodzi z klifu. I really don't understand, but something Naprawdę nie rozumiem, ale coś zdecydowanie jest dziwne. Whatever. We need to hurry. If we can't get to the top, we won't be able to defeat the rock. Musimy się pośpieszyć. Jeśli nie dotrzemy na szczyt, nie pokonamy Naraku. I shouldn't have brought it up. Masz rację. Nie powinienem się tym zajmować. I think I'll take a quick rest.
I odpoczywamy w tej chacie. Całkowicie za darmo. I ten świecący punkt jest ciekawy. Chyba możemy go podnieść. Owszem, możemy. I nie ma pojęcia, czemu Kurugi musiał się tam zatrzymać. This cliff. I feel something. This cliff. I feel. Zaraz. Nie, nic nie możemy tu zrobić. No to biegniemy dalej. Będę szedł w górę, a jak ślepy za ołówek, to zawrócę i wezmę drugą drogę. Póki co, dzielcie! Dobra, jestem już z powrotem po tej walce. Ci goście razem, wszyscy ci goście razem wzięci nie mają szans przeciwko mnie. I Dojasza mówi, co mówi Amiroku, właśnie osiągnął 33 poziom. I kolejna uliczka. I walka. I już widzieliśmy. Dobra, wróciłem. I tym razem Shippo zakończył walkę. Co za łatwe zwycięstwo. Ci goście tylko gadają. I zgadnijcie co? Zmiana losu! No i mamy chaos. A to oznacza, nie muszę wam mówić co. Up and down. Jak akurat teraz było źle. I kolejne cięcie. Albo i nie. Bolało. Dziwne w tym było to, że Shippo uniknął ataku Hamena. A nie udało mu się uniknąć tej wielkiej latającej głowy. Wiem, że miałem tę walkę wyciąć, ale... Ale jak widzieliście, Kokubi zaatakował w jakiś sposób, jakiego wcześniej nigdy nie widziałem. Chodź, co bądź, zakończę tę walkę najszybciej jak mogę, po czym leczę demona i wracam do poszukiwań.
póki co zobaczcie. I błyskawiczny ogień zakończył sprawę bardzo szybko. I tym razem Kurugi i Sango. Rakenów i tak tu nie potrzebuję, tylko miejsce zakracają. Podobnie zresztą jak te ferny. I w końcu dostaliśmy się do gołówki świętego drzewa. Wracamy i wybieramy tę drogę. No i mamy drogę. Hey, look what I found. Podejrzanie to wygląda. No i kolejna walka. Kolejne cięcie. No i podobnie wróciłem z tej walki zakończonej ciosem Inuyaszy. I ten tekst słyszeliście już dzisiaj, więc nie będę go powtarzał. No i jesteśmy. W jaskini. Hey, look what I found! A to jak zwykle. You won't get your revenge. Podobnie witajcie. Maybe in 10 years you... I... Idziemy dalej. No i ta jaskinia zaprowadziła nas bardziej na szczyt góry. I też tu mamy znak zapytania. A! Czyli tutaj potrzebowaliśmy Shippo. To jest nieźle to wygląda. Co ma oznaczać ten znak zapytania? Chyba się tego nie dowiem. Swoją drogą bardzo ciekawy patent. Mm-hmm.
Dobra, zostawię to. Trzeba w końcu przejść tę grę. Zobaczmy, jak to wpływa. Nie, nic. My body's getting heavier the higher I climb. Im wyżej się wspinamy, tym cięższe jest twoje ciało. Wind is getting stronger, but it's a strange wind. Ale to dziwny wiatr. I'm gonna blow away! Stłuchuje mnie. Shippo, be careful! What is that? Co to? A mass of air. Masa powietrza. Who are you? You who have stepped onto the sacred mountain. Is that a spirit of the air? Czy to... It's probably the sacred mountain's guardian spirit. Ty się już... I'm sorry, but we absolutely need a Magatama fruit. A Magatama fruit. Many neophytes come to ask for them. But no one deserves it. You must have more than just power. You must have a pure heart and courage. Without, I cannot give you a Magatama fruit. This is the test that Grandma Kakuji was talking about. To test. Interesting. Let's see if we have what it takes. Zobaczmy z nim, aby co trzeba. No i musimy walczyć. Ciekawe, czy zobaczymy naszego przeciwnika. Ten duch jest bardzo podejrzany. Nie? Nie to. Swoją drogą chyba lepiej go najpierw spróbuję skonfuzjować. Te grzyby powinny załatwić sprawę. Jednak nie. Ciekawe, co się stanie z tym duchem. Jak go ogniem potraktujemy. No, zabolało! I w tym wypadku nie będę się... patyczkował. Swoją drogą może on zaatakuje. Działało chyba, ale to powinno zadziałać. Czyli w przypadku Kagome lepiej poprzestanę na starej taktyce i użyję zwykłej wymierzonego strzału. No przydałoby się, no i chyba przydałoby się wiedzieć, ile życia ma nasz przeciwnik. Tak się składa, że po ruchu Miroku będziemy widzieć, ile ma. To powinno być
ta technika jest... Aha! 2689. I... Oto ciekawy atak. To było mocne, jest widzicie? Bądź co bądź, za chwilę Inuyasha będzie mi potrzebny, więc muszę go wyleczyć już teraz ze ślepoty. Dobrze, że nie używał tych dropsów do oczu zbyt wcześnie. I znowu ja... Duch znowu. I ten duch ciągle nas atakuje w ten sposób. Nie będę się bawił i użyję Ultimate Backlash. Bo widzę, że tu nie zadziała. I to był bardzo mocny atak. Teraz czas na kurę ubiego. Może od chlebi. No i niech uzdrowi całą drużynę. Moc kurwa drugiego bardziej się tu przydaje. Jakby na to nie patrzeć. I z SP niewiele mi jeszcze zostało. By użyć tej techniki. Ale ten duch zaraz padnie. Póki co Shippo musiał już wejść. Może współpraca z Kagome coś da, jeśli będzie trzeba. Nie ruszają razem. To niestety nie zadziałało. Teraz zaczyna się ruszają. I ta strzała nieźle zadziałała. Ale znowu uderza. Czy... No pięknie. No ci stoją. Czyli... Pozostaje spróbować bączkiem. Nie pokazywałem wam jeszcze tego etapu zapewne. Ale oto on. I Sango niestety musi teraz atakować normalnie. Na szczęście duch zaraz padnie. No i Sango odzyskała punkt energii. Widzę, że duch znowu uderzył. No pięknie. Już tylko dwie postacie mi stoją.
bo też ta strzała nie zadziała. Pozostaje oczyszczająca strzała. Może to coś da. No. I pokonaliśmy tego ducha. Nigdy nie przegramy ze złymi. Bądź co bądź, Shiho zdobył już 33 poziom. I 1806 to bardzo dużo. Widzicie? Ciekawe, czy zanim egzekucja dojdzie do końca, to Inuyasha awansuje. Tak, awansował. Na 35. I w końcu licznik stanął. Niektórych to może irytować. Another spirit. I tu inny duch. Shut up! I'll do it as many times as I need to. To tyle razy, ile potrzebuję. Wait, Inuyasha. Czekaj, Inuyasha. I don't feel hostility from him. Nie jest. Nie czuję od niego wrogości. The wind has stopped too. Wind też przestał. I attuned all of your hearts. Zajrzałem w serca was wszystkich. Możecie wziąć owoc. Does this mean we succeeded? Czy to znaczy, że nas udało? Wygląda na to, że tak. Let's get a fruit from the tree. Świetnie, teraz weźmy owoc z drzewa. I biegniemy dalej. A oto so this is the Magatama tree. It's beautiful. Yes. Piękne. It seems like the light is coming from the tree. Tak, światło wychodziło z samego drzewa. See that the tree has mysterious power. Widzę, że drzewo ma tajemniczą siłę. Okay, I'll get a fruit. Dobra, biorę owoc. I'm sorry, please, let me take just one fruit. Biorę ten owoc. I... mamy owoc z drzewa Magatamy. Let's go back to Grandma Kakuchu. Teraz wracamy do Kakuchu. No i wygląda na to, że musimy całą tę drogę z powrotem. Przynajmniej wiemy już, gdzie powinniśmy iść. Nie mam pojęcia, czemu w tle wieje wiatr, skoro już skończyliśmy. I ten znak zapytania, to nie wiem, jak go podnieść. Bądź co bądź. Widać. Nie ma. A już dla nas zbyt wielu rzeczy. Pozostaje tylko wrócić. Gadam o tej walce, to dalej. Jeśli walczycie z tymi wszystkimi przeciwnikami, to czasami wasze postacie mogą swoimi atutowymi atakami chybić. Jak na przykład tu widać było to Sango. Swoją drogą nie chce mi się dłużej.
strzelać z tymi przeciwnikami. Po prostu zakończę to płomieniem tym. W końcu bossa już załatwiłem, prawda? Bądź co bądź. Biegniemy dalej. Tu, w dół. W chacie odpoczniemy. I think I'll take a quick. W tej chacie chwilę musimy odpocząć. Zobaczę, czy coś doda. Nie, nic. Dalej. I musiałem wbiec prosto w górę, bo nie chciało mi się uniechać. O nic, będzie cięcie. Witajcie po tej przerwie, że tak powiem. Ten razem Kurugi zakończył walkę. Ale i tak cała drużyna zdobyła doświadczenie. Idziemy dalej. I kolejna walka. I witajcie z powrotem, czyli już wygraliśmy kolejną walkę. Bo to cicho, mam nadzieję, że nie będzie ich więcej. Aj, tuż przed wyjściem musiała mnie jedna złapać. No i walka zakończona. Teraz zapewne nie będzie żadnych. Ci goście cały czas tylko gadają. Jesteśmy tak tak. I kolejna zmiana losów. Tym razem losy są tak średnie, jak tylko mogą być. I teraz powinniśmy znowu wejść do wioski Rindo. Ale to zrobimy już w następnym odcinku. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło. Oglądajcie też inne filmiki na moim kanale. I na razie. Mateusz SS8 żegna was wszystkich. Cześć!